Hej, witam Was serdecznie z tej strony Przemko. Zapraszam Was na kolejny odcineczek Farminga 19. Tym razem jest to odcinek 0 z serii Sąsiedzi, albo po sąsiedzku, albo jeszcze jakoś to, co tam sobie wymyślimy później. W każdym bądź razie seria ta przechodzi już tak, jak była zakładana od początku, w lata 80. tego typu w ogóle maszyny. No będzie to różnie. Ten odcinek jest zerowy. Odcinki będą nagrywane w systemie, że tam o moje buraki na kopie będziemy je dzisiaj wozić. Będzie nagrywane w systemie, że odcinek będzie do mnie, odcinek będzie szedł u Tomka. Tak będą to odcinki na przemian. Tomek teraz poszedł zjeść. Jak wróci, to dobije na tym spika, to bo on grze jest. To będzie z nami tutaj jeszcze omawiał to wszystko, jak to oczywiście mapa Lubelska Dolina, Riot RG Play. Polecam mapę, fajna mapka, wreszcie się doczekałem porządnej mapy, więc można sobie pograć. Tych modów troszeczkę już wyszło, jest ich jeszcze mało, jeszcze nie wszystkie maszyny można pozastępować, jakie byśmy potrzebowali, ale już tych maszyn jednak troszkę jest. Teraz jadę do sklepu odebrać przyczepy. Były zakupione, czekają, tam jeszcze siewnik mam do przetargania. Jeśli chodzi o rozsiewacz do wapna, miałem tego RCW, ale on jest zbugowany, więc niestety nie będziemy go używać. Będę używał na razie póki co oryginalnego, tego na najmniejszych ustawieniach i tyle. Jak znajdę coś lepszego, to będę wtedy używał. Do nawozu siewka oczywiście i to wszystko. Jakie tam mam maszyny, to jak będę wracał ze sklepu z przyczepami, to Wam pokażę, co tam jeszcze mam u mnie. Co Tomek będzie miał, no to będziecie widzieć u Tomka, jakie Tomek ma maszyny. On będzie tam u siebie na odcinkach pokazywał. Ale jak mówię, to jest odcinek zerowy. Początek, prowadzenie tak zwane, albo jak to tam każdy zwie jak chce. No i tym sposobem dojechaliśmy do sklepu, kurde, coś mi tu dyszel czasano. To są jeszcze moje maszyny do zabrania, jak się siewniczek. No i ten brendal nieszczęsny, który no musi być, bo ten RCW jest zbugowany. Kto mi tu tak podmienił? No i taki siewniczek, proszę bardzo. Tu jest jeden, tam mam w domu jeszcze większy jeden. Kurde, jak tu teraz zawrócić? Dobra, może pojadę jakoś i nie popsuję. Przyczepki nie są nowe, ale są. 5 ton każda. Nawet fajnie wygląda taki zestawik. Teraz zajedziemy do mnie na podwórko. Pokażę resztę maszyn. Mam jeszcze Ursusa, którego używam tylko i wyłącznie do tura, więc on też tam jest przy burakach, to bo jak będziemy już buraki ładować, to go zobaczycie. Ale teraz jedziemy na podwórko. Tomek poszedł w konie już ma tam, hoduje. Ja na razie, wiadomo jak to ja, poszedłem w krowy, ale że nie mam towaru dla nich jeszcze żarcia, to krów nie kupowałem. Też trzeba będzie się zacząć spieszyć, bo obornik by się przydał. Także też dużo modów przetestowaliśmy, dużo rzeczy było pobranych, powywalanych, bo dużo rzeczy się buguje. Niektóre maszyny są, ale kamera jest zdupiona, albo ma 140 koni, a w rzeczywistości ten Zetor, który ma 100 koni, jest dużo mocniejszy niż tamten i to takie właśnie rzeczy. Brama jest otwarta, więc od razu jedziemy. Spokojnie się mieszczę. Dobra, zgaśmy go i pokażę Wam. Moja gospodarka wygląda w ten sposób. Tutaj mam brony.
piąteczki, tu mam pług, ale widać, że konwert 17, ale uwielbiałem ten pług. Tu jest głęboss, niestety nie ma głębosa jeszcze takiego, jakbyśmy chcieli, więc będziemy używać ten header i przystawka do kukurydzy, do kombajnu. Co tutaj? Tutaj jest, tu jest siewka do nawozów Fernanda i tu mamy jeszcze sprzęciory. Oczywiście Foresight 514, bardzo fajny kombajnik, fajnie mi się nim robi. MTZ-cik, który jak widać w polu dostał już nieźle po dupie i też bardzo fajnie nim się pracuje. No i moja duma, czyli IFA, Tomek to znalazł, genialne, to ma pasy. Niestety to służy jako laweta, ale dziwnie podnosi i nie trzyma się sprzęt, więc trzeba wolno jeździć, bo inaczej spadnie jak go odpalę. Dźwięk to ma genialny. Jeszcze raz. Tak jak mówiłem, dźwięk ma genialny. Tak samo ten fajnie się odpala. Czyli mały benzyniaczek odpala diesla. A i już jest fajny dźwięk. No niestety kombajn ma troszeczkę dziwne dźwięki. Z kabiny jest bardzo cichy. No ale zapalił. No i zgasł. Dobra, wychodzimy stąd. Tu pozamykać. Tak, tu mam pola swoje, tam mam 3 czy 4 pola, bo już troszeczkę gramy tutaj, bo wiadomo, muszę przetestować. Parę beleczek już tam mam, moje krowy. No i tutaj jest tylko jeden błąd, który znalazłem. O, właśnie, to jest tak, są te drzewa, zobaczcie, one wiszą w powietrzu. Więc ja je po prostu będę musiał jakoś podnieść. I tak samo tutaj i ten płot wisi w powietrzu. To są jedyne błędy takie rażące w oczy, które naprawdę rzuciły mi się w oczy. A reszta to jest jeszcze tak znośna. Ale te drzewa to jest masakra. Te już jest dobrze, a tutaj te dwa drzewa, trzy właściwie, to jest, są zrypane totalnie. Ciekawe, czy je się w ogóle da ściąć. Jak podejdę bliżej? Właśnie nie. One wiszą w powietrzu. I tu się da. I co ja z tym pienkiem później zrobię, takim lewitującym? No nie wiem, jakoś to później będę myślał nad tym. Chyba, żebym podniósł tutaj może to. Ale to szkoda mi znowu pieniędzy na teren, bo tu znowu mi się to wszystko spsuje. No. Ale to bym musiał troszeczkę podnieść. Tylko, że znowu tu jest droga i zobaczcie. Tak troszeczkę to jest Lipton. No spróbować można. Ale nie. Nie ma co za bardzo tu obiecywać sobie na tym. No jakbyśmy się przesunęli trochę tak. Podnieśmy. Może kurde zmniejszę to trochę. I to musiałbym tak podnieść. Nie, bo mi się opuszcza jeszcze bardziej. Ja muszę to podnieść. O, teraz to podniosłem już całkiem dobrze. Troszkę chciałem, żeby się podniosło. Ale to się lipnie. Podnosi. Zobaczcie, się dziura zrobiła. Niby podnoszę, ale... Jeszcze tu. Dobra, i tutaj to wszystko trzeba podnieść, żeby ten płot chociaż jakoś wyglądał. No do tego płotu to jeszcze brak. O kurde, teraz to dałem, nie powiem czego. Jeszcze trochę. Stąd muszę wziąć i tutaj wyrównać.
Dobra. To będzie dobrze chyba, co? No tu jest teraz lipa. Ale to najwyżej się troszeczkę porówna 8 atomek, właśnie nagrywam odcinek, próbuję równać teren, ale tak średnio to mi wychodzi. Towarzysz, przepraszam. Nie, no to właśnie ten odcinek zerowy jest taki wprowadzający. Do trzeciego sezonu. Tak, do sezonu, który, tak jak mówiłem, będzie jeden odcinek u mnie, jeden u ciebie. Aha. No. No i muszę tak? No tak, no tak żeśmy uzgadniali. No i tu dupa, nie mogę tego za bardzo podnieść, bo tu będzie mi się bugować. No musiał jednak te drzewa chyba wywalić. Chyba, że się będę tak bawił pomału tu, no. Ale o co chodzi, pokażmy. No przy płocie to ci mówiłem, że lewitujące drzewa mam. A nie widziałem tego. Jest kilka miejsc takich właśnie, że lipnie to strasznie wygląda. Płot lewitował w powietrzu i drzewa, nie? Jedno się jakby schowało. I tu by się schowało. Tylko jakoś to teraz wyrównać. A tutaj w jednym miejscu podniesiesz, to ci dziurwa robi w drugim. Ja tam przybiegnę do ciebie, bo ty mnie nie zatrudniłeś. Ja się nie mogę cepnąć. Dobra, myślę, że będzie dobrze. Tutaj jeszcze. Biedny podniesiesz, to w drugim ci trochę opuszcza. Jest. A gdzie ty to modernizujesz? Za szopą, za krowami. Tutaj na drogę trochę wjechało, ale to nie przeszkadza tutaj, żeby podnieść. Dobra. Tutaj troszeczkę, dobra, tu by było jeszcze, ale tu jest. Tu wisi w powietrzu i tam jest drzewo jedno w powietrzu. Kurde i. W ogóle ta droga jest dziwnie zrobiona, bo to wszystko jest. Droga wisi też w powietrzu, nie? Tak by się nie zapalił, nie? No. To wszystko trzeba będzie później ponaprawiać. Dobra, ale. Dobra, tu by okay, jeszcze są trochę. Krowy. Jeszcze trochę. A czemu ten płot jest w powietrzu? Który? No tu. Jak masz krowy i ten. I te ustrojstwo na gnój. No właśnie to o tym mówię. Jest płot w powietrzu i drzewa były lewitujące. Aha. Tam pod drogą jest duda, nie? Duda. No. I to całość naprawić, tylko że to są koszta, nie? A to nie lepiej wisieć drzewa. No ale wiesz, no chociaż ten płot tutaj trzeba jakoś, żeby to wyglądało. No nie wiem. Żeby pod tą drogą tej dziury nie było, nie? To za powiem ci, że ja w tej chwili mam 2,5 tysiąca pingu, a lagów nie ma. I ja nie wiem, o co chodzi. No też nie wiem, nie powiem. Drzewo to ja wytnę, tylko wiesz, tutaj chcę troszeczkę to jakoś tak zrobić, żeby to wyglądało. Wiesz, pomalować to później pomaluję, jak już będzie trawa, nie? No. Chyba, żeby coś tutaj. Dobra, tak. Tu bym tak zostawił taką skarpę, jako tutaj muszę teraz opuścić. No. Jest dużo, kurde, dłubania, dużo roboty. I wiesz, poprawiania czegoś, co powinno być dobre, nie? Aha. No ale tu już by było w miarę, tak bym tak zostawił. Teraz tak, tutaj to drzewo już obsypało się, tam jest obsypane. Tutaj najgorszy problem, tak, to drzewo jest, tu by tak mogło zostać. Tutaj to zaraz tam wyrównam czymś, nie w tą stronę. Tak, tylko troszeczkę, żeby nie za mocno.
Dobra. Jak to teraz z tamtej strony wygląda? Dobra, tu kawałek płotka widać. Niepotrzebnie nawet, ale nie mogę podnieść inaczej, bo znowu tamtego płota nie będzie. Tu by było dobrze. To teraz tak jeszcze wejdźmy sobie tak. I troszkę to tak jakby, żeby... W sumie to można byłoby i tak dać. Nie tak. Tak. O. Dobre gówno widzę. A koszta rosną. Czy buraki nie będą warte? Ale już pozwoliłeś te A buraki? skąd? Dopiero byłem po przyczepy odebrać. O, tu będą skały. To będzie... Skałka jeszcze jak będzie, to będzie jakoś tak wyglądać na tym. Dobra, tu zostawiamy tak jak jest. Tutaj miałem jeszcze tak lekko zeskalić to. O. No i dobra, tu by było git. Teraz tutaj jeszcze znowu zmienić pędzel. I tak troszeczkę o to tak dać tym. Tam resztę to się później pomaluje, jak już wejdzie patch, gdzie co będzie dawał trawę. To się A to wiesz. ma wejść, Tak. bo ja nie słyszałem. No właśnie ten patch, ten nowy, nie? Właśnie ma dać to, że jak malujesz, to trawa ma rosnąć, nie? Ma być rosnąca trawa. Aha. No. Bo ja tylko słyszałem pogłoski o DLC-ku. No ale to wiesz. No podobno jest, nawet oficjalnie już to stwierdzili, że to ma być, nie? Aha. Także No jak ma być? już nie takie pogłoski. O, dobra. Ale... Dobra, tak może zostać na razie. Na razie, wiesz, przypędzluję, żeby mnie to w oczy nie raziło aż tak, nie? No a później jak będzie Dobra. palc. No. Już te drzewa nie wiszą w powietrzu, co już mnie nie razi i już jest dobrze. No tutaj taki kamień fajny. Dobra, lecę po mój traktor i jadę do buraków. A może bym sobie płotkę na miniaturkę taką strzelił piękną. Chyba, że zobaczę przy burakach, może będzie ładniejsza. Także, że tura i jedziemy. A właśnie, tu jest jeszcze moja prasa i siewnik taki duży i mały siewniczek Amazona oryginalny, który zostanie sprzedany. Przemek, Tak. albo mi się wydaje, bo ten urządzator 10145 No, no. ma chyba małego buga. Jakiego? Podłączyłem WOM sobie No. i on nie idzie do WOMu. To idzie pod współczynnika. A tego to nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze. Dobra. 900. No nieważne, grunt się działa. Tutaj miałem kombajn wypożyczony, przyjechali, wykopali na pryzmę i I pojechali, ja pan teraz to nie. pryzmę muszę wyłożyć. Ale powiem ci, że już wywiozłem i już kombajn wypożyczenie mi się wróciło. No to Teraz chyba dobrze. wszystko co teraz będę sprzedawał, to już jest na plusy. Panie, na przyczepę nie pod. Wydaje mi się, albo jakiś taki metaliczny podźwięk mają te czujniki, ale może coś przez to, że komputer rozłączałem, może coś tutaj ja takie dźwięki tylko słyszę. A jak mamy rozumieć metaliczny dźwięk? Tak jakbym siedział w puszce. Aha.
Hamulce to mam naprawdę. No powinien ich wymienić. O, teraz będę miał fajną fotę. No. Dobra, tu jest pełno. Obkupczona ta 900 jest już tak totalnie, że masakra. Ale najlepiej to mój Władek wygląda, nie Rusek? No, a to za często od pana na silniku z koszarki zjeżdżałeś. No, ale kurde, jak on jest ufajdany to. Nawet nie wiadomo, jaki on ma kolor. No, jak dla mnie to takie zażywiało niebiesko-brązowy, nie? Teraz to ma kolor błotny. No, można i tak. Także jak chcecie zobaczyć, jakie maszyny posiada Tomek, to zapraszam do odcinka Tomka, do Tomka na kanał. Ten. Link do Tomka kanału ja jak zwykle pewnie zapomnę dać opisu, chociaż może i nie. Jak zwykle zapomnę. Nie, bo pobrałem sobie ze starego tego. Z starej, no jak to się nazywa? Z tego dysku, nie? Aha. To musisz mi wysłać, wiesz? Tylko ja muszę go przerobić. Kurde, przyczepa mi tamta. No to ty sobie przerobisz po swojemu, ja po swojemu, no. Pryzma jest nie... i przyczepa nie chce przejechać. Może za mało koni. Gdzie koni? Ty mówię, że te przyczepy coś się są zbugowane. Dla mnie działają dobrze. A innych nie ma. Muszę takim podstępem to zrobić. Pójdzie? Pójdzie. I na pewno jadę. 10 ton. Także 3000 zgarnę. Bo nie zostawię tego na polu, no bo te pole będę jednak obrabiał, nie? Chociaż już widzę, że mi tam chyba soja na jednym polu już doszła. A też parę groszy wydałem teraz na poprawę terenu tam. No. Cholera, jak na moja. Bela, już każdy łapie rąby, no. Wczoraj ją tankowałem, już się skurde koniec paliwa, nie? Także to będzie zerowy odcineczek, ja to jeszcze zawiozę, zjadę na gospodarkę i będę kończył taki wstępniak. No i później już się zaczną odcinki pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, czyli wiadomo, że będą zawsze tak, powiedzmy, nieparzyste u mnie, parzyste u Tomka, czyli pierwszy u mnie, drugi u Tomka, trzeci u mnie, czwarty u Tomka i tak będziemy jechali. No i... Przynajmniej ja nabiorę, że powiem, systematyczności u siebie na kanale, nie? Mhm. No, bo jakby nie było... Ty mi powiedz, jak się to kurwa wysypuje? Co? Dobra, z tylnia mi się wysypuje. No podjeżdżasz. Aha, czekaj, muszę przestawić, bo miałem na tył, a ona mi na tył nie wysypie, jak mam z tyłu szczepę drugą. Nie, no wysypie tylko. Nie, nie wysypywała. Tak bym miała blokadę, wiesz? Ale to dobrze. No, 3600 wpadło. No i słup. Dobrze, że tu mam blisko do tego centrum buraczanego. A, ja mam ten sam problem, nie? Musisz przestawić, żeby na boki sypało. A jak się przestawiało na boki? U. Dobra.
Na pewno wapno będzie mi, będę musiał wywalić na to pole. Ale to chyba przed tym, zanim się Zanim zasieje. zaoram jeszcze. No bo po burakach musisz orać. Po burakach, kukurydzy chyba za każdym razem. I ziemniaka. No. Tego co mi się wydaje. Gdzieś tutaj jest farmik, to wiesz. Tego nie ogarnię. Muszę to kubkę zrobić. Ale ostatnio widziałem filmik na temat farminga i tak mnie gościu wcielił, że jest szok. Nie wiem, on nie zna tej gry, czy coś. A czasami są tacy ludzie, którzy gry nie mają pojęcia o grze. Albo udają, że mają, że wiesz, wielcy farmingowcy, czyli w ogóle już nie tylko Tak. farmik, ale mówią o różnych grach, nie? Wielcy gracze, a pojęcia nie mają, jak to faktycznie wygląda w tej grze, nie? Bo ja mogę się nazwać może nie wielkim fanem, ale no takim człowiekiem, co grał od początku serii i mam wszystkie części i tak dalej, nie? No to on każdy farming, jaki ja Ja pamiętam. mogę ci powiedzieć, że jeśli chodzi o tych, co na YouTubach nadają, to nie ma chyba drugiego takiego, który miałby tyle farminga godzin przegrane, co ja mam, nie? No Mimo tego, tak. że ja pracuję, ale wiesz, że ja farminga rżnę na okrągło. No tak, bo I ja, jeśli chodzi o to, to farming nie jest w stanie chyba mnie niczym zaskoczyć, chociaż czasami, wiesz, po prostu mnie denerwują bugi i tyle, nie? no tak. A co do modyfikacji, to trzeba było się przekonywać. No do niektóre modyfikacje tak, no. Niektóre nie, niektóre tak. Mnie chodzi tu bardziej o modyfikacje typu skrypty, jak twoją miesiąc, albo coś tego typu, To no. znaczy, wiesz, jeśli chodzi o 19, to Seasons, jeśli już wyjdzie, to na pewno będziemy tutaj wrzucać na tę mapę, nie? No to na pewno, ja bardzo czekam na follow me. Nie No wiem, czy masz. właśnie, ja też, Follow Me jest podstawą chyba dla nas. Wiesz, ja zjeżdżając z tego pola bym sobie mógł przypiąć tą 900 z tyłu za tymi przyczepami i gitara, nie? No. No i tu będzie trochę tego. Ten klip nie jest, że na środku jest ta pryzma, bo jakby była z boku, to bym zostawił, nie? Taką pryzmę A sobie to ty oborał. tego nie ustalałeś? To ty tego byś. Ty tego nie ustalałeś? Nie, ja pojechałem, wiesz, zamówiłem, powiedziałem, które pole, przyjechali, kopali, zostawili. Aha, okej, dobra. No, dobra, jeśli chodzi o ustawienia, no to mamy tak, trudność, tu mamy normal, włączony ruch, wyłączony, bo denerwujący, ziemia, czyli brudzenie mamy szybkie, silnik mamy, że Nie włączamy załamuje się ma, ręcznie, okej. hamowanie mamy włączone, zużycie paliwa domyślne, a to trzeba powyłączać. Co będziesz wyłączać? Te kupowanie. Przez pracownika. Wzrost roślin mamy na okrągło normalny, usychanie roślin mamy wyłączone, niszczenie włączone, orkę włączoną, wapno włączone i chwasty wyłączone ze względu na to, że nie daj Boże Tomek nie będzie mógł 2 dni wbić do gry i straciłby dużo plonu na tym, nie? No. No. Albo ja mnie, powiedzmy, będę miał więcej roboty, nie będę mógł wbić 2 dni, a Tomek ogarnąłby i byłaby lipa, nie? Więc No. chwastów my tu nie używamy, ale poza tym wszystko jest. No nie ma usłyszenia No, rośnie, usychanie, no. ale to jest z tego samego powodu, To jest co i chwasty. chwasty, no. To jest dedyk, bo to jest, żeby to grał na hoście, to inaczej. To jest dedyk, u nas dedyku, gdy nas nie ma, no to czas i tak płynie. No. No i to dlatego jest powyłączane. No i tutaj lewitujące pachołki są, ale to. Ale na nic nie może być idealne. Większych błędów żadnych nie widziałem. Oprócz tego, że pomylone są silosy na gospodarstwach.
Czyli tam gdzie owce to jest silos od krów, a tam gdzie krowy to jest silos od owiec. Ale tu gdzie ja jest dobrze. No to tu gdzie świnie to jest dobrze. Także na początek trzeba kupić sobie te dwa gospodarstwa, sprzedać silosy i ustawić je na nowo już później po swojemu, nie? No i gospodarki są wszystkie pod pierwsze gospodarkę ustawione, znaczy te zwierzęta, więc też trzeba zwierzęta sprzedać i od nowa sobie ustawić, ale to tak jak na wszystkich mapach, tego nikt nie przeskoczy, nie? No. No chyba, że mapa jest zrobiona tak, że nie ma w ogóle budynków, no to. To wtedy to każdy kupuje jak chce, nie? No i następne 3600 wpadło. No, muszę jeszcze między odcinkami już powożę do końca sobie te buraki. Albo je na twoim odcinku, jak ty byś tam jeździł sobie, robił, nagrywał, to ja sobie będę woził, nie? No. No, autentycznie. Ten Ciao. wolny. Jest za Ten nisko? wolny mnie kurde nie daje spokoju, nie? To ja nie patrzę, nie Ja. będę wcale nawet na to patrzył, żeby się nie denerwować, bo ja mi się dobrze tym zatorem jeździ. Ale kurde. Tak. Poza odcinkiem to sobie zobacz, jak to wygląda, nie? No, no to w sumie będę tego podczepiał później. No, bandytę, nie? Czy to bandyta, czy to frajer? Brutala. No. No i dobra, to ja w tym miejscu będę odcineczek kończył. Wstępniaczek do nowej serii. Właściwie to nawet chyba nie będzie się nazywało Sąsiedzi, tylko może nie wiem jak to nazwać. Nie wiem, ale sam mam problem. No właśnie, tak. Jak to nazwać, to nie mam pojęcia. No nie chciałbym sąsiedzi, bo tych sąsiadów to już mam 2 sezony i tamte były sezony na nowoczesnych maszynach. A może Także po prostu. w następnym odcinku. Czyli pierwszy odcinek będzie u Ciebie w takim bądź razie. A nie u ciebie? Ja miałem już parzyste. No to ale to bez różnicy jest. To by był teraz, bo ja swoje maszyny pokazałem, to Ty na pierwszym odcinku pokazałbyś swoje maszyny. Swój. No i ja na drugim odcinku poszedłbym do Ciebie pokazać widzom, co Ty masz, a Ty byś mógł pokazać u mnie coś, co mam ja tam nie. Albo w międzyczasie zawsze można coś będzie robić. Sąsiedzkie zmagania czy coś. No. Dobra, to Sąsiad sołtys, ale do chałupy mu nie będę szedł, tu jest Tomek mieszka, to sołtys jest o tamten tutaj, on nawet w piecu jeszcze nakopcił, lato gorąco, on w piecu pali, to ja nie wiem, chyba kąpał się wejść po robocie. jeszcze raz? Chyba po robocie się kąpał będziesz, co, że w piecu napaliłeś? Ja cały roku mnie chyba już pierwszy. U mnie w dwóch kominach się kopci. No, u mnie obydwu się kopci, panie. A mój klakier stoi zesztywniał z wrażenia. Chyba coś zobaczył jakiegoś złodzieja, bo normalnie jaki on ma wzrok. O matko, czekaj, ja tu normalnie zrobię mu zdjęcie, może taka miniaturka będzie. Co? O, mam swoją koszykówkę tutaj na grillu mi się już tutaj normalnie kopci, teraz będę żar. Tylko trawę muszę najpierw wypalić stąd, ale to nic. O, proszę bardzo, tutaj tam wszystko się dzieje, tu gacie, to żony, to nie musi ta patrzeć. No, jakieś kwiatki pozarastane, kosiarka by się przydała, to bym wyciął to w diabły. Gdzie się sprzedaje słowę? Co, to pewnie gdzieś tam w jakimś sklepie. Kurde, coś tu po miękkim betonie mnie chodzi, specjalnie tu kurde ślady narobić, ty. Dobra, firynda jedna. Dobra, także w tym odcineczku to wszystko. Ja Was gorąco pozdrawiam. Zapraszam Was oczywiście na kanał do Tomka. Jeśli chodzi o link, jeśli bym zapomniał dać w opisie, to jest na moim kanale. Tam są
kanały, Polecany. kanały, tak, takie polecane, tam jest kanały Timu i tam znajdziecie Tomka. Także do zobaczenia, cześć. Nada.